Witam Was serdecznie w kolejnym wakacyjnym wideoniusie. Myślę, że jest to ostatni wideonius przed audycjami wrześniowymi. Zostało nam niewiele tego sierpnia, a od września, jak wiecie, zaczynamy audycję na żywo. Troszeczkę się pozmienia od września. Na stronie stacjowej jest już nowa ramówka. Zresztą zamieszczę tutaj taki zrzut ekranu. Będzie można sobie zobaczyć, jak ta ramówka wygląda i co się zmienia. Audycja Elektroniczna Terapia, którą prowadzimy wraz z Michałem Gryczykiem Gackiem, przenosi się z wtorku na poniedziałek i będzie nadawana co dwa tygodnie na przemian z audycją Retrogranie, która pozostaje w środę, jak to miało miejsce do przerwy wakacyjnej. Skąd taka zmiana? Dlaczego chcemy mieć audycję w poniedziałki, a nie wtorki? Główny powód i w zasadzie jedyny powód to to, żeby nie przeszkadzać słuchaczom w słuchaniu audycji Jerzego Kordowicza w trzecim programie Polskiego Radia, czyli Studio L Muzyki, ponieważ kiedy była audycja Elektroniczna Terapia od 21 we wtorki, no to po godzinie część słuchaczy musiało wybierać, tak? Czy słuchać Radia L Stacja, czy może słuchać audycji pana redaktora Jerzego Kordowicza. I wówczas, no i nam było przykro, i pan Jerzy Kordowicz również prosił, czy możemy coś z tym zrobić, żeby i tutaj mogli słuchać słuchacze muzyki i tutaj. Także taki kompromis, przesiadka z wtorku na poniedziałek, więc będziemy zaczynać audycję na żywo nie od wtorku jak do tej pory, tylko już od poniedziałku. No i tak też się stanie. W pierwszym tygodniu września audycję rozpocznie Piotr Paszke ze swoim Retrograniem. Będzie to właśnie 6 września. Tym bardziej jest nam miło, ponieważ Piotr w tym dniu będzie miał swoje urodziny, więc poprowadzi taką audycję urodzinową. Właśnie, będzie można posłuchać pierwszej audycji na żywo właśnie od Piotra Paszkę z Poznania. W czwartek markowe granie, jak zwykle to się nie zmienia. No i jak spojrzycie na ramówkę, wówczas w następnym tygodniu września już w poniedziałek Elektroniczna Terapia, w czwartek markowe granie i tak dalej. Więc zawsze są dwie audycje w tygodniu, a bywa, że i trzy. Bo w ostatni piątek miesiąca, czyli w ostatni piątek września, pojawi się w piątek muzyka elektroakustyczna, którą poprowadzę. Markowe granie niezmiennie o 22:00 co czwartek na antenie radia L Stacja. Na stronie L Stacjowej nie tylko się zmieniła ramówka, która w tej chwili już jest rozpisana na cały miesiąc, ale również pojawił się nowy link do góry w menu. Jest to sklep stacjowy, o którym wcześniej już mówiłem, zapowiadałem, że będzie. No i Rafał Śmiłowski, właściciel firmy pracownia reklamy w3m.pl, zrobił mi wczoraj prezent urodzinowy. I od wczoraj sklep stacjowy już funkcjonuje. Jest tam już kilka gadżetów, można sobie zakupić, zamówić, odebrać osobiście lub poprosić o przesyłkę. Są koszulki, są smycze, są przypinki, są takie breloczki, będą jeszcze kubeczki, będą inne gadżety, długopisy. Wszystko będzie się pojawiało tutaj w ramach, wszystko będzie się pojawiać w czasie trwania już tego sklepu, jego istnienia, więc na pewno asortyment tam się zwiększy. Zachęcam Was do zakupów w tym sklepiku. Sklep mogilno.pl, taka jest nazwa, domena główna sklepu, a na stronie L-Stacjowej jest link bezpośrednio do działu L-Stacjowego w sklepie Mogilno, który właśnie prowadzi pracownia reklamy W3M Rafał Śmiłowski. Pokażę Wam na króciutkim filmiku, jak to tam działa, jak się zamawia. Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, bo tam jak zwykle w takim sklepie z gadżetami
może sobie wybrać kolor koszulki, fason, czy męska, czy damska, rozmiar oczywiście, więc myślę, że sobie z tym doskonale poradzicie. Elektroniczny weekend już za nami. Odbył się zeszłą sobotę. Jutro będzie tydzień, jak jesteśmy po koncertach w Mogilnie, w Mogileńskim Amfiteatrze. Cieszę się, że impreza się udała, że dopisała pogoda, że wykonawcy się spisali, stanęli na wysokości zadania. Więc naprawdę fajna impreza. Cieszę się, że się kolejny raz udało. Szósta edycja elektrycznego weekendu już powoli przechodzi do historii. Mamy już plakaty częściowo podpisane, częściowo nie. Będzie taki plakat można zdobyć oczywiście w konkursach stacjowych. Plakaty zostały na pamiątkę. A my widzimy się, słyszymy się na audycji na żywo we wrześniu. Pierwszy czwartek, przypomnę, spotkam się ja z Wami. Natomiast dzień wcześniej, w środę 6 września, audycja z Poznania od Piotra Paszkę, kolejne retrogranie. Życzę przyjemnego weekendu, jeszcze wypoczynku i słuchajcie Radia Elstacja. Cały czas coś tam się zmienia. Hej.